lasem jest miejsce, gdzie będziemy prowadzić poszukiwania. Tutaj, po lewej. Co my dzisiaj będziemy robić? Szukać kluczyków od auta. Chłopacy zrobili sobie imprezę na paintballu i niefortunnie przejeżdżając na takim wysięgniku, który wam pokażę, zgubił jeden z nich kluczyki. No i co? Nie ma czym odjechać do domu. Pomożemy w poszukiwaniach. Dzisiaj nietypowe zlecenie. Podczas zabaw na paintballu przy zjeżdżalni jedna z osób zgubiła kluczyki. Było zablokowanie liny, ciak z kieszeni, spadło wszystko. Między innymi kluczyki do samochodu, do tego oto samochodu. Postaramy się odnaleźć te kluczyki, bo inaczej ta osoba nie będzie miała czym wrócić do domu, ewentualnie pociągiem. Współczujemy, ale co? Przyjęliśmy zlecenie, bo to niestety blisko, znaczy stety, niestety naszej miejscowości, gdzie działamy. Ja to współczuję tobie, bo jest tak zimno. No zimno jest, zimno, wiesz. Ale mam spodniobuty neoprenowe z grubej pianki. Grunt, żeby znaleźć, to jest najważniejsze. Zobacz, kochanie, rekonstrukcja wydarzeń, jak to się prawdopodobnie odbyło. Tam do góry, na te drzewko, ktoś wszedł, na tej linie, która wisi u góry, zjeżdżał sobie na dół, ciach, pach i spadły kluczyki od samochodu. Coś ciekawego się trafił w sumie. No, wiesz, w takim miejscu jest możliwe, bo ty tu jesteś nie pierwszą osobą, no, co na pewno coś zgubiła. Także tutaj... Fajna właśnie tyrolka nad stawem, bardzo fajnie się jedzie, ale jak się coś zgubi, kurde, problem, nie? Ale ty na tym jechałeś, czy...? Nie, zaczepiła nam się tyrolka na środku. No, ktoś musiał wejść, żeby ją ściągnąć. Ja wszystko wyjąłem z plecaka, znaczy z kieszeni i tak dalej. Ale znaczy próbowałem, nie dałem rady na początku. Mówię, mam plecak w bagażniku. Poszedłem po plecak, żeby sobie taką prowizoryczną uprząż zrobić i zostały mi wtedy kluczyki w kieszeni. Nie wyjąłem już ich wtedy. Rękawy trzeba zakasać. Łączyć, wykrywać. I powiedz, czy woda jest ciepła. Woda? Bardzo zimna. Jak na tą porę roku, to ciepła. Najważniejsze, żeby znaleźć. Znajdziesz. Będziemy praktycznie wszystko zbierać, bo... Czekaj sobie odpowiednie ustawie, bo to są kluczyki metalowe, to trzeba w tym... Bez dyskryminacji tu chodzić, nie? Dyskryminację praktycznie zerową, żeby nie wyrzuciła nam to. Bo one były, to są zwykłe z immobilizerem takie? Tak. Tylko się nie utop. Nie no, co? Jeszcze się musi trochę ze mną pomęczyć. Tym razem odkładam wykrywacz, bo tu jest za dużo mułu i za głęboko. A wezmę sobie, co? Magnes. Neodymowy. Co rzucamy magnesem. Sito niech sobie poleży i wykrywacz też. A ja wchodzę. A ja trzymam kciuki. Za mnie? Żebyś znalazł je. No to szukamy. Chłopcy będą się cieszyć. Piątaki chociaż? Nie, to są te polskie, wiesz, nasze ze stali zrobione. I ciągniemy, i ciągniemy. Tym razem pusto, ale działamy dalej. Chwila radości i jest sukces. Kluczyki odłowione. Od jakiego to samochodu? Od Hondy. Hondy. Był? Tu. Tutaj? Na brzegu. Bo ja wyciągałem go z... Tak.
Tak, bo tu strzelił, bo ja go czułem jak strzelił, nie? No może go wyciągnęliśmy z, nie wiem, no jakoś... Niesamowite. Ja go czułem jak on mi strzelił, nie? Bo to takie są strzały jak ten, no. Także złoty strzał, kluczyki wyciągnięte po 15 minutach. Nietypowe zlecenie, miało być wykrywaczem, a magnesem, także... Będziesz mógł do domu wrócić. Oddajemy. Cieszę się. Oddajemy, możemy cię też nagrać? Oddajemy kluczyki i zapraszamy na kanał Odkrywca Historii. O, na pewno sprawdzę, wiem, że ten będzie nagrane? No, kurde. Będzie, także gratuluję. Nie jeździcie na Tyrolce z kluczykami w kieszeni. Ale my jeszcze pokażemy w ogóle naszym widzom miejsce, bo jest bardzo atrakcyjnie, gdzie się bawiliście, bo tu mieliście... Paintball mieliśmy, tu się potem grill. A tutaj tak w ramach takiej atrakcji dodatkowej, nie? Ale no miejsce fajne, także fajne, bardzo uroczy, tak. To jeszcze raz żółw. Dzięki. Tuż. Magnesem. Paintballowy człowiek, ubrany moro. Do niego można chyba strzelać, tak mi się wydaje. Aha. To jako tarcza służy. Ale fajny pomysł w ogóle. Także pogratulować właścicielowi pola paintballowego. A my będziemy strzelać. Strzelaliśmy tym i tym. I magnesem jeszcze. I magnesem. Bardzo fajne miejsce paintballowe, Stradomno. Także jeżeli będziecie gdzieś w okolicy, zajrzyjcie, zgadajcie się z właścicielem, zapewne wam pozwoli trochę postrzelać. A ty w ogóle byś chciała kiedyś postrzelać na takim polu? Strzelałam. Strzelałaś? A jeszcze nigdy, naprawdę? No to widzisz. Przyjedziemy. Może będzie okazja przyjechać. Zorganizujemy sobie jakąś imprezę tu. Wieczór panieński czy kawalerski? Jedno i drugie. Bo okazuje się, że chłopacy byli na wieczorze kawalerskim. A my możemy sobie zorganizować wspólną imprezę. Jest nawet gdzie posiedzieć, gdzie się przespać. Fajnie tu jest. No. Tutaj mega wyglądające takie zaplecze. Tam jest sauna, także pewnie można z niej korzystać. Tutaj takie domki wypoczynkowe. No i miejsce do grillowania, do posiedzenia. A ten rower, jak się nazywa? Monobicykl? Ja nie wiem. Musiał mieć no siadaj. A spadaj, niezłe zdolności trzeba mieć do tego. A co później? Przyjechaliśmy my i znaleźliśmy. No tak. Tylko się cieszyć. Jeżeli ktoś z Państwa potrzebowałby naszej pomocy, aby odnaleźć Waszą zgubę, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Podejmiemy się każdego zadania, tego łatwego i też tego trudnego. A ja standardowo zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania. To co, do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie.